coś, to proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Piotr Woźniak, Paweł Kampa, kandydaci z list Zjednoczonej Lewicy do parlamentu. Dzisiejsza konferencja prasowa ma przede wszystkim przekazanie mieszkańcom Opolszczyzny, jakie jest stanowisko Zjednoczonej Lewicy i kandydata jednego i drugiego, mnie oraz Pawła Kampy, w sprawie systemu emerytalnego. Stoimy na czytelnym stanowisku, że przejście na emeryturę powinno być uzależnione od długości, od stażu pracy. W przypadku mężczyzn to 40 lat pracy, w przypadku kobiet 35 lat pracy. To jest ten czas, który powinien determinować przejście na emeryturę. W większości krajów Unii Europejskiej trwa debata, czy wydłużać wiek emerytalny, czy go skracać. We Francji mamy do czynienia ze skróceniem wieku emerytalnego. W Polsce niestety w przypadku kobiet aż o 7 lat ten wiek wydłużono. Głęboko się z tym osobiście nie zgadzam i myślę, że jako przyszły parlamentarzysta będę w stanie także forsować ustawę, którą Zjednoczona Lewica ma na swoich sztandarach i z tymi pomysłami idzie do wyborów. Kwestia także sprawności systemu emerytalnego. Jakbyśmy szybciutko policzyli podczas naszego dorosłego życia, idąc w wieku mniej więcej lat 20 do pracy, zasilając system emerytalny składkami, pierwszymi składkami, a kończąc w wieku lat 67, mamy ponad 500 miesięcy okresów składkowych. 500 miesięcy, analizując chociażby po 1000 zł miesięcznie, mamy kwotę uzbieraną około 500 000 zł. Oczywiście jest to składka rentowa, chorobowa, łącznie także emerytalna, ale mamy kwotę blisko 500 000 zł. Problem tylko w polskim systemie emerytalnym jest to, że jest to system o charakterze solidarnościowym, czyli w tej chwili obecni płatnicy wszystkich składek płacą emerytury obecnym emerytom. Natomiast może się okazać, że wszyscy mieszkańcy, którzy oczekują emerytur za lat 20-30, jeszcze ci, którzy mają płacić te emerytury, po prostu się nie urodzili. Więc mamy wątek też bardzo mocny związany z depopulacją. Stoimy na stanowisku, że po pierwsze trzeba te składki możliwe zracjonalizować. Po drugie, musimy także pamiętać o tym, że także młodzi także bardzo chętnie na tym rynku pracy chcą aktywnie uczestniczyć. A niestety, czy wyobrażacie Państwo sobie 66-letniego kierowcę autobusu bądź też WF-istę, który będzie w 100% tak zaangażowany jak osoba młoda, choćby ze względów bezpieczeństwa, choćby ze względów także ludzkich, takich czystych ludzkich względów, należy się bardzo mocno zastanowić i powrócić do formuły stażu jako elementu brzegowego przejścia na emeryturę. Tak robi się we Francji, tak robi się w innych krajach i tak chcemy zrobić także po wygranych wyborach po 25 października w naszym kraju. Liczymy na to, że wszyscy, zwłaszcza ci, którzy w tej chwili muszą przepracowywać dodatkowe miesiące, czasami jest to 5 miesięcy, 11, wiemy, że ta progresja w tej chwili następuje, zagłosują na Zjednoczoną Lewicę, bo dzięki takim przedstawicielom jak my jest możliwość powrócenia do tych racjonalnych warunków brzegowych przechodzenia na emeryturę.